Haiti wylądujemy w Puerto Plata. Haiti, Dominicana.
tutaj pokazuje, bo mówicie zawsze, że to na polskich liniach tak jest. Tutaj jedzie trzech Polaków tylko. Sami Amerykanie i Niemcy. Że te klaskanie jest wszędzie, tak żeby nie było, że ktoś pisze często, hejterzy to często piszą, którzy nigdzie nie latali, że tylko w Polsce to jest. Ludzie się cieszą, że wylądowali szczęśliwie i to jest normalny objaw. Pozdrawiam serdecznie. Zobaczcie od początku ten filmik, jakie zróżnicowanie terenu jest na Dominikanie. To jest też taka ciekawostka. W sumie Karaiby w ogóle mają to do siebie, że każda wyspa jest inna. Wcześniejsze tam sprzed chyba 3 lat są filmy z Kuby i też są z Bahamów. To możecie zobaczyć właśnie, jakie są ciekawe. Ciekawe są. I ciekawy jest układ terenu w ogóle. Tutaj się kończy lotnisko, zaraz wam pokażę, ono wchodzi, tu jest koniec płyty i już jest czyste morze, także tutaj też taka ciekawostka. Zobaczcie, samolot wylądował. Widzicie, jest koniec płyty i zawracamy. To jest podobne lotnisko jak na Fuercie, tylko na Fuercie jest wyżej położone i zawsze tam wieje, no tutaj nie wieje. Pozdrawiam serdecznie, jeśli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem, nie ma problemu, żadne pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. Hello, hello, 3, 2, 1, 0, mówił do was Star TV, siema. Czas lotu z Frankfurtu około 8,5 godziny.